Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Paulina i Ola. Robiłyśmy dzisiaj kartkę, Ola miała takie zapoczątkowanie na kartkę, na komunię. Tak, komunię. I teraz tak, opowiemy z czego zrobiłyśmy tą kartkę. Czy kartka jest w pudełku? Pudełko ma wymiar jaki? Pudełko ma wymiary 15,5 na 15,5, a kartka 13. Mierzyłyśmy 13, tak, 13 albo 13,5 na 13,5. No taka, jest mniej więcej kwadratowa. Mniej więcej kwadratowa. Papiery z Greenery Charm Craft O'Clock, mały bloczek. Użyłyśmy kilku arkuszy. Zobaczymy w środku, co nam tam wpadło. Taka serwetka, a tu nie widzicie, taka serweteczka i stempelek. Pokażemy stempelek. Z latarni morskiej komuniny i bardzo ładnie się odbił. Olu, prawda? Tak, zielonym tuszem, nie czarnym. Zielonym, nie czarnym. I napisy też z Craft O'Clock. No, wyszły nam, nie? Bo jeden nam się eksperymentalnie nie wyszedł, ale reszta nam wyszła. Do dwóch razy sztuka. Do dwóch razy sztuka. I tak, na pudełeczku mamy, to jest pudełko, na pudełku mamy kwiatek w sensie gotowy, papierowy. Listeczki i zawiasek. Czy to widać? Chyba widać. Biały. Mhm. Otwieramy. Otwieramy i mamy w środku kartkę. Tu jest jeszcze pudełko. Tu jest miejsce na pieniądze. Prezent. Prezent w gotówce. Dobra, wkładam pudełko. I mamy kartkę. Co mamy na kartce? Mamy bazę zieloną. Potem jest warstwa podniesiona troszkę na piance biała. I takim głównym motywem jest tekturka. Nie wiem, z czego to jest tekturka. Ona jest wyembosowana pudrem do embossingu przeźroczystym. To był taki, mieliśmy gotowy element. A tutaj jest oczywiście pobrokacone IHS. I trochę konwalie. Konwalie też tak. No właśnie. Świecą się. I się świecą. I co mamy? Tu Ola. Twoje dzieło. No cóż, kwiatki, tak. Listeczki, jest kokardka. To jest. No i co, napis jest podniesiony. To tu żeśmy się, tak. Prawda? Przy Najświętszy Sakrament. I co, no i ta serwetka w rogu na górze. I tu mamy właśnie serweteczkę. A tak się wtopiła, że ja jej w ogóle zapomniałam o niej. Bardzo dobrze. I otwieramy. Otwieramy. Dobra. I w środku mamy taki myśl przewodnią. Mm-hmm. To jest stempelek z Agaterii. Myślę, fajne przesłanie dla takiego dziecka na komunię. I tu będą jeszcze... Jeszcze miejsce, żeby dopisać życzenia ręczne. Właśnie. Ewentualnie. Czy podpisać się tylko, jeśli ktoś chce się ograniczyć do minimum. Tak, coś tu będzie. Jeszcze i z tyłu informacja o tym, że to było bardzo, bardzo wypracowana i zadbana karteczka. Także tak się prezentuje. Tu mamy pudełko. Tak, mamy. Ola, jak ci się pracowało, powiedz. Byśmy to działały razem. Tak. Było. Tak, było. No i dobra. Pożądałem, żeśmy zrobiły. To co? Tyle chyba. Ale fajna praca. Ja bardzo lubię zespołowo pracować. Trochę. Ja właściwie robiłam takie coś pierwszy raz. Może nie całkiem właśnie samodzielnie, ale uważam, że efekt jest bardzo zadowalający. No, mnie się podoba. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Czy robicie coś razem? Czy tylko solo teraz? Ja nie wiem. No dobra, coś będziemy robić. Albumy na święta, tak, Ola. Mamy taki plan. Trochę się wesprzemy gotowymi bazami chyba. Tak, bo to będzie masowa produkcja jak najbardziej. Ja nie wiem, ile tego chcesz zrobić. No, 6. No dobra. Dobra, to dziękujemy za uwagę. Pa, pa. Cześć, pa.